Cześć, cześć, witajcie kochani. Nie jestem pewien, ile czasu nam to zajmie, ale spróbujemy sobie pobrać i uruchomić Simanki. Zobaczymy, czy będzie Save Link As. Tak, można. Po prostu pobierzemy ta archive. To ma 51 megabajtów i no zobaczymy, czy to będzie podobnie działało, tak jak tutaj mamy do czynienia z Firefoxem. Firefox po prostu rozpakowany w tym folderze, uruchomiony z tego. No i jak widać działa i to jest aktualna wersja, natomiast zaraz się przekonamy, czy SceneMonkey nam zadziała. Więc tu pisze, że to jest Product Community Effort. Ja pierwszy raz się zetknąłem z SceneMonkey bodajże w dystrybucji Puppy Linux. Oni mieli od początku to chyba jako taki domyślny browser, czy domyślną przeglądarkę. Jakieś add-ons tutaj są. Zobaczymy, jakie ewentualnie. Flash God. Ten Down the Null to zdaje się było niezłe. I ten Flash God to wygląda, że to są dosyć fajne te rozszerzenia, no ale się przekonamy. My Phone Explorer tutaj. Download all the links, movies, da. Sidebar. Tak. Tego kiedyś używałem właśnie głównie do tego, żeby pobierać te pliki ISO różnych tam dystrybucji. Co tutaj jeszcze mamy? Donate, jeżeli kogoś stać i używa tego, to jak najbardziej powinno się wspierać to, co się lubi. Tak, więc pobrało nam się. Complete. Pozamykamy to teraz. Tutaj co nam mówi, że piętnaście lat temu ten projekt rozpoczął swoje działanie, to by się tak mniej więcej zgadzało. I właśnie co było fajne, że to jest jednocześnie, no zresztą zobaczymy. Tak. Zamykamy sobie. Nie wiem, czy będzie nam potrzebny, ale zobaczymy. Jeszcze raz wrócimy tu. I wypakujemy go. Open with Archive Manager. Tak. I tutaj sobie ekstrakt zrobimy tutaj, gdzie jest, na miejscu. Pyk. Wypakowuję. Możemy zamknąć i tutaj też. O,
teraz, żeby nam się tutaj nic nie pogryzło, to to zamkniemy. Wejdziemy do tego crash reporta, żeby gdzie tutaj mamy binarkę. Symanki, zobaczymy to. Browser, newsfeeds. Ten na razie nawet nie będzie nam potrzebny. Okej, niech będzie. Co zrobimy? Zrobimy. Poszukamy sobie. Ta o. Mola. Poszukaj go. Ta o mola YouTube. To jest jakiś inny ta o mola. Otworzymy. Co tutaj jest? Help about Simangi. Tak. Transferring data G static. To co mamy? Signed by Google Services. Proxy. Zobaczymy tutaj. Jest to. No, pokaże się nam, czy nie. Zaraz się przekonam. No ale wygląda na to, że działa. Mam nadzieję, że teraz już zaczął nagrywać. Tak. Proszę bardzo. Działa. Także można sobie w postaci takiej przenośnej paczki trzymać to gdzieś na USB. Jeszcze raz go tutaj sprawdzimy. I tutaj powinno być tools. Browser i Compose. Właśnie to jest fajna rzecz. Na to chcę wam zwrócić uwagę. Dlatego, że tutaj na przykład Open with other application, to może tutaj nie być. Jak go tutaj zrobić? Po prostu file, open file, i to open, i teraz
Tytus. Window Composer. I spróbujemy, zobaczymy, czy tutaj się go... Da się, czy się nie da? Może open? Open? Tak. O, i tutaj sobie możemy po prostu ten plik edytować. Tutaj mamy normalny widok, tutaj HTML pokazany, tutaj jest kod źródłowy. Ja, w tym akurat to się jakoś jeszcze najlepiej chyba orientuje. Account wizard cancel. Aha, to jest e-mail, można sobie cancel, to nie będziemy potrzebować. Exit. Jest to taki, no powiedziałbym, spartański. Dosyć system, ten browser, czy przeglądarka, ale fajny, ja go bardzo lubię. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.